Bogna Sforowska, nazwisko, które stało się synonimem urody, gracji, a teraz także inspirującego powrotu. Jej kariera rozpoczęła się w Polsce, ale szybko zdobyła międzynarodowe uznanie. Ta polska modelka podbiła świat w latach 90. Jej unikalny styl i charyzma przyciągały uwagę największych projektantów mody. Zdobiła okładki magazynów, chodziła po międzynarodowych wybiegach i stała się symbolem polskiej dumy. Jej twarz była rozpoznawalna na całym świecie, a jej obecność na wybiegu była zawsze wyczekiwana. Ale jej historia, jak wiele w wymagającym świecie modelingu, miała swoje nieoczekiwane zwroty akcji. Przemysł mody jest pełen wyzwań, a Bogna musiała stawić czoła wielu trudnościom, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Teraz Bogna powraca, udowadniając, że prawdziwe piękno nie przemija z wiekiem. Jej powrót na wybieg jest nie tylko triumfem osobistym, ale także inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie. Jej historia to opowieść o sile, samopoznaniu i odmowie poddania się upływowi czasu. Bogna pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa elegancja i klasa są ponadczasowe. To dowód na to, że warto celebrować każdy rozdział w życiu, niezależnie od tego, jak się potoczy. Każdy etap życia niesie ze sobą nowe możliwości i wyzwania, które warto przyjąć z otwartymi ramionami. Powrót Bogny do modelingu to coś więcej niż tylko comeback. To manifest. To przypomnienie, że prawdziwa pasja i determinacja mogą przezwyciężyć wszelkie przeszkody. Jej historia inspiruje nas do tego, by nigdy nie rezygnować z marzeń, niezależnie od wieku. Od Polski po światowe salony kariera Bogny rozwijała się błyskawicznie. Odkryta w wieku 18 lat, szybko zyskała sławę pod koniec lat 80. Jej klasyczna uroda i magnetyzująca prezencja urzekały publiczność. Stała się muzą dla znanych projektantów, zdobiąc okładki prestiżowych magazynów o modzie. Jej sukces osiągnął szczyt, gdy jako pierwsza Polka pojawiła się na okładce amerykańskiego Playboya. To osiągnięcie ugruntowało jej status globalnej ikony i źródła ogromnej narodowej dumy. Świat patrzył, a Bogna błyszczała. Świat modelingu, choć wydaje się pełen blasku, ma też swoją mroczną stronę. Pomimo sukcesu, Bogna nie była odporna na presję i wymagania tej branży. Ciągła krytyka, nieustanny pościg za często nieosiągalnym ideałem piękna i rywalizacja zbierały swoje żniwo. Za blaskiem fleszy i urokiem obiektywu kryły się osobiste zmagania Bogny. Przemysłowa obsesja na punkcie młodości i perfekcji stworzyła środowisko, w którym starzenie się z godnością rzadko było doceniane. Ciężar tych wyzwań ostatecznie doprowadził Bognę do podjęcia trudnej decyzji wycofania się ze świata modelingu. Przez lata była częścią tego błyszczącego świata, ale z czasem zaczęła odczuwać, że coś jest nie tak. Była to decyzja podyktowana potrzebą zadbania o siebie, chęcią odzyskania kontroli nad własnym życiem. Bogna zrozumiała, że aby odnaleźć prawdziwe szczęście, musi zwrócić się ku sobie i swoim potrzebom. Ciągła presja, by zachować określony wizerunek, emocjonalne piętno, jakie odcisnęła na niej branża oraz tęsknota za życiem poza obiektywem wpłynęły na jej wybór. Każdy dzień w świecie mody był dla niej wyzwaniem, które coraz trudniej było znieść. Bogna postanowiła dać priorytet swojemu dobrostanowi, odchodząc od światła reflektorów, aby skupić się na sobie. Zrozumiała, że jej zdrowie psychiczne i fizyczne są najważniejsze. Ten okres odosobnienia pozwolił jej na nowo odkryć swoją wewnętrzną siłę, przedefiniować poczucie własnej wartości poza ramami świata mody. Znalazła nowe pasje i zainteresowania, które przyniosły jej radość i spełnienie. Teraz, patrząc wstecz, wie, że była to najlepsza decyzja, jaką mogła podjąć. Lata spędzone z dala od wybiegu odmieniły Bognę. Z otwartą głową przyjmowała doświadczenia życiowe, radości i wyzwania, które niosą ze sobą lata. Odkryła nowe pasje, pielęgnowała swoje wnętrze i zyskała głębsze zrozumienie prawdziwego znaczenia piękna.
Bogna zakuła lekcję, że piękno nie jest definiowane przez wiek, ale przez siłę ducha, dobroć, którą się emanuje i mądrość zdobytą na drodze życia. To właśnie ta świadomość rozpaliła w niej iskrę, pragnienie podzielenia się swoją historią i podważenia ograniczonej definicji piękna narzuconej przez branżę. W wieku 57 lat, kiedy to wiele modelek uważa się za osoby, które mają już swoje 5 minut za sobą, Bogna podjęła odważną decyzję o powrocie na wybieg. Nie był to jedynie comeback, to był mocny manifest. Podważyła normy panujące w branży, przełamała stereotypy i uhonorowała piękno, które idzie w parze z wiekiem i doświadczeniem. Jej decyzja była dowodem na jej niezłomność, odmowę poddania się społecznym oczekiwaniom oraz wiarę w siłę płynącą z akceptacji swojego prawdziwego ja bez względu na wiek. Bogna wybrała London Fashion Week, jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń modowych na świecie, jako platformę dla swojego powrotu. To wydarzenie przyciąga największe nazwiska w branży, od projektantów po modelki, a także krytyków mody i celebrytów. Wybór ten nie był przypadkowy, ale starannie przemyślany, aby maksymalnie wykorzystać swoją szansę na powrót. Był to wybór celowy, odważne posunięcie, które odbiło się szerokim echem w branży i poza nią. Bogna wiedziała, że London Fashion Week to idealne miejsce, aby pokazać swoją nową kolekcję i zademonstrować, że jest gotowa na wielki powrót. Jej decyzja była odważna, ale także pełna nadziei i determinacji. Jej obecność na wybiegu spotkała się z gromkimi brawami, będącymi wyrazem uznania dla jej odwagi, ponadczasowej urody i inspirującego przesłania. Publiczność była zachwycona jej pewnością siebie i elegancją, a jej występ stał się jednym z najbardziej pamiętnych momentów całego tygodnia mody. Każdy krok na wybiegu był pełen gracji i siły, co tylko potwierdzało jej status ikony mody. Jej chód nie był jedynie prezentacją mody, chodziło o przełamywanie barier, kwestionowanie utartych schematów i nową definicję tego, co to znaczy być modelką. Bogna pokazała, że moda to nie tylko ubrania, ale także sposób wyrażania siebie i swoich przekonań. Jej występ na wybiegu był manifestem, który inspirował innych do bycia sobą i dążenia do swoich marzeń, niezależnie od przeszkód. To był moment, w którym Bogna odzyskała swoją narrację i zainspirowała innych do podążania własną drogą z pewnością siebie i gracją. Jej triumfalny powrót na wybieg był dowodem na to, że z determinacją i wiarą w siebie można osiągnąć wszystko. Bogna stała się symbolem siły i odwagi, inspirując kolejne pokolenia modelek i kobiet na całym świecie. Powrót Bogny do modelingu odbił się szerokim echem w świecie mody i poza nim. Zapoczątkowała dyskusję na temat ageizmu, podważając przekonanie, że piękno jest ulotne i najlepiej reprezentowane przez młodość. Jej historia stanowi inspirację dla kobiet w każdym wieku, przypominając im, że prawdziwe piękno tkwi w samoakceptacji, pielęgnowaniu swojej indywidualności i przeciwstawianiu się społecznym oczekiwaniom. Jej droga to potężne świadectwo na to, że wiek to tylko liczba, a pewność siebie, odporność psychiczna i miłość własna to prawdziwe oznaki piękna. Historia Bogny Sforowskiej to opowieść o odwadze, siłę i ponadczasowej mocy piękna. To historia, która wykracza poza świat mody, trafiając do każdego, kto kiedykolwiek odczuwał presję dostosowania się do społecznych oczekiwań. Bogna przypomina nam, że piękno nie jest definiowane przez wiek, ale przez siłę naszego ducha, głębię naszych doświadczeń i odwagę, by być sobą, bez względu na etap życia, na którym się znajdujemy. Jej historia jest inspiracją, przypominając nam wszystkim, abyśmy żyli autentycznie, akceptowali swoje ścieżki i nigdy nie bali.